Bardzo bogaty program ma w tym roku Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Mottem są słowa Williama Szekspira: mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy. Chodzi o to, aby do publicznych wystąpień przygotowywali się już uczniowie najmłodszych klas. I podczas wielu organizowanych imprez mają ku temu okazję. 22. Miejski Konkurs Ortograficzny, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, pozwolił zmierzyć się uczniom klas 4-6 z zawiłościami języka polskiego. Wzięło w nim udział 40 przedstawicieli 20 podstawówek. Bardzo lubię język polski i takie dyktando to jest taka typowa sprawdzenie umiejętności. Mam taką nadzieję, że jestem na dobrze przygotowana. No, nie nastawiam się zbytnio na wygraną, ale no, nie stresuję się zbytnio. Obawiam się różnych takich reguł pisowni i wyjątków ortograficznych. Otóż rolował on wśród nieprzebytych ostępów kniei i zabłądził. Kiedy strudzony zasnął, przyśniła mu się chwała Strasburgów, którzy próbowali go otruć. Dyktando zatytułowane Wkoło świętokrzyskich legend było naszpikowane takimi sformułowaniami jak strwożone wiedźmy, próba zrzucenia głazów, czy warto ulec magii tego niepachnącego skądinąd macierzanką świata i chyżo schierarchizować własne wartości. Ideą takiego konkursu jest przede wszystkim budzenie zainteresowań kulturą języka polskiego, ale również zaciekawienie trudną, ale przydatnymi zasadami ortografii, jak i rozbudzanie ciekawości poznawczej. Staramy się, by co roku temat dotyczył roku, który obchodzimy lub wydarzeń związanych z naszym regionem. Tym razem się zdarzyło, że tematyka dotyczy legend świętokrzyskich i myślę, że te osoby, ci mistrzowie szkół podstawowych sobie świetnie poradzą z tym tekstem. Tydzień Kultury Języka jest organizowany od 23 lat, a województwo świętokrzyskie jedynym w kraju, gdzie odbywa się w tak dużym zakresie. W przedsięwzięcie włączają się instytucje kultury oraz szkoły z Kielc i regionu. Wszyscy uczestniczą w Tygodniu Kultury Języka. Nawet szkoły wpisują to w swoje plany pracy, wyjścia do różnych instytucji kultury, co jest bardzo istotne, żeby się zetknąć z językiem bezpośrednio w miejscu sztuki, tam gdzie można ją odbierać, gdzie poczuć klimat tego miejsca. Ponadto spotkania z autorytetami. Jest wiele wystaw, wiele spotkań, koncertów. Na przykład wczoraj było z Ireneuszem Krosnym, który tłumaczył młodzieży, jak mówić poprzez język ciała. To też jest sztuka mówienia. A to wszystko do soboty 14 marca. Zainteresowani na pewno znajdą coś dla siebie. Szczegółowy program Tygodnia Kultury Języka dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.